Witajcie kochani, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym odcinkiem z Open Boxem Shiny Boxa. Mamy już kolejny miesiąc za sobą, więc przyszło nowe pudełeczko. Jest to pudełeczko z edycji sierpniowej, wygląda ono w ten sposób. Pudełko te wyjątkowo nie ma swojego określonego tytułu, tak jak czasami to bywa w pudełkach shiny boxowych, więc nic tak naprawdę konkretnego nie przychodzi mi na myśl, kiedy patrzę na to pudełko. Ale jak zawsze pudełko shiny boxowe jest po prostu fajnie i ciekawie wykonane. No to patrzymy, co mamy w środku w tym miesiącu. W zeszłym miesiącu, jak wiecie, było rozdanie pudełeczka lipcowego i to pudełeczko z uwagi na moją przerwę urlopową niestety dopiero teraz powędrowało po moich urlopach i wyjazdach do osoby, która je wygrała. Tą osobą była Alicja Ziaja, którą serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, kochana, że będziesz zadowolona z tego, co w tym pudełeczku się znajduje i że posłużą Ci te kosmetyki. Ok, naklejka rozerwana i widzę, że pierwsza rzecz, która mi tutaj wpada w ręce, słuchajcie, są to w ogóle naklejki do ciała, takie oto, możecie widzieć. I te naklejki do ciała, to tutaj taki koszt, to są Silver Tattoo, zestaw tatuaży ozdobnych. I takie opakowanie kosztuje 12 zł. Ja jestem ciekawa w ogóle, jak to wygląda na skórze. Nie wiem, może wytestuję, może zrobię nawet jakiś test na żywo, taki tatuaży na ciało, zobaczymy. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani takim testem na żywo właśnie takich tatuaży na ciało. Kolejna rzecz, która wpada mi w ręce, jest to kremik. Jest to kremik z firmy Skin 79, jest to krem BB, on jest tutaj gratisem. Więc jestem ciekawa, jest to kolejny krem BB. On tutaj ma właściwość whitening, czyli właściwości rozświetlające, być może redukuje jakieś przebarwienia, więc jestem ciekawa. I również tutaj mamy rabat minus 15% na zakupy właśnie w sklepie Skin 79. Ja słyszałam ostatnio dużo dobrego o tych produktach, więc być może skuszę się na to, aby zakupić również inne produkty z tej firmy. Kolejny produkt, który mi wpada w ręce, jest to takie coś z pipetką. Jest to firma Mokosz, kiedyś już z tego była jakaś glinka. Jest to kosmetyczny olej lniany. Jest to produkt pełnowymiarowy, ma 100 ml. Jego cena to 45 zł. Taki olej lniany zawiera w sobie naturalną dużą liczbę naturalnych przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami, a także nienasycone kwasy tłuszczowe. Nawilża, odżywia, spowalnia starzenie się skóry, wzmacnia włosy i paznokcie. Można go również stosować do pielęgnacji skóry dzieci. Ja już słyszałam dużo dobrego na temat oleju lnianego. Był mi polecany również jako olej taki spożywczy do tego, aby właśnie co rano sobie wziąć dosłownie jedną łyżeczkę i napić się jej jak syropu. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi taki olej lniany do pielęgnacji, ponieważ miałam już wiele olei, ale oleju lnianego nie miałam. Fajnie, że jest to taka dość spora ilość, więc na pewno będę mogła wyrobić sobie na podstawie tej ilości dość dobrą, myślę, i obiektywną opinię, więc na pewno. Kolejnym produktem jest produkt Sylveco i jest to lipowy płyn micelarny. Ja już kiedyś otrzymałam w Shiny Boxie szampon z tej firmy. Nie byłam z niego zbytnio zadowolona, chociaż miał piękny zapach, ale się zbytnio nie pienił, więc posłużył mi jako po prostu szampon do mycia pędzli. Ale ciekawa jestem, jak się sprawdzi właśnie lipowy płyn micelarny. On ma łagodzić podrażnienia, wygładzać i zapobiegać wysuszaniu się skóry. Również jest produktem pełnowymiarowym, jego cena za 200 ml to 18,40 zł. Jest hipoalergiczny, dokładnie oczyszcza skórę według zapewnień producenta, zawiera ekstrakt z kwiatów lipy szerokolistnej, który wykazuje działanie nawilżające, osłaniające, zwiększa elastyczność, sprężystość oraz odporność skóry na utratę wody. Więc bardzo jestem ciekawa tego produktu, ponieważ nie jest on jakiś mega drogi, a jeżeli faktycznie sprawdziłby się to być może dla osób, które mają właśnie problematyczną cerę, to akurat byłby produktem takim, jak to się mówi, strzałem w dziesiątkę. Więc jestem ciekawa. Następny produkt, który wpada mi w ręce, jest to kremik z Yasumi. Jest to regenerująca maseczka na noc. Jest to produkt pełnowymiarowy. Ten produkt ma 30 ml i jego cena to aż 75 zł. Wydaje mi się, że jak za taki mały krem jest to dość spora kwota. Natomiast, jak już wielokrotnie wspominałam, czasami coś może mieć małe wymiary, ale może okazywać się niesamowicie wydajne, więc starcza nam na długo, więc wtedy ta cena, powiedzmy, jest do zniesienia. Ta maseczka na noc ma kwas hialuronowy i argirelinę
Jest to kosmetyk o wyjątkowych właściwościach regenerujących, odżywczych i przeciwstarzeniowych. Po zastosowaniu maski, która jest, skóra jest nawilżona, zregenerowana, jędrna i zauważalnie gładsza. Maska jest idealna do stosowania dla każdego rodzaju cery, więc na pewno ją wytestuję i jeżeli się ją tylko sprawdzi, to na pewno usłyszycie o niej w jakichś ulubieńcach. Kolejna rzecz, która wpada mi w dłonie, znowu jest to coś, co ma tutaj jakieś ruskie literki, więc nie przeczytam tak o. Natomiast przeczytam Wam z kartki, że jest to krem sorbet do rąk Oriental Touch z firmy Liv Delano. Jest to również produkt pełnowymiarowy. Powiem Wam szczerze, że praktycznie każdy produkt jest tutaj oprócz gratisu pełnowymiarowy, więc naprawdę później jak podsumujemy sobie wartość tego pudełka po tym, jak się kształtuje cenowo, to zobaczymy, jaką wartość musielibyśmy realnie zapłacić za wszystkie te produkty, kupując je oddzielnie. Ale wracając do kremu, jest to krem, który ma intensywnie nawilżać skórę rąk, zawiera naturalne składniki organiczne, oleje sojowe, olej reniany, kwas hialuronowy, proteiny migdałów, wyciąg z wodorostów. Kosmetyk koi delikatną skórę rąk, dając przyjemne uczucie świeżości, komfortu, szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia tłustości. Wiem, że wiele z Was właśnie ma problemy z pękającą skórą na dłoniach, ale jednocześnie unika kremów do rąk, ponieważ boicie się, że poplamicie później jakieś dokumenty, które będziecie przeglądać, albo długo będziecie musiały czekać, aż krem się wchłonie, więc jeżeli ten produkt faktycznie byłby taki mega szybko wchłaniający się, to na pewno będzie idealną właśnie propozycją dla tych z Was, które poszukiwały takiego produktu. I ten krem ma 75 gram i jego cena to 12 zł. Powiem szczerze, że nie kupuję takich drogich kremów do rąk. Zazwyczaj kupuję kremy maksymalnie do 7 zł i zawsze jestem z nich zadowolona. No ale tak jak mówię, jeżeli miałby naprawdę wykazać się jakimś mega szybkim wchłanianiem, to why not? I produktem pełnowymiarowym, który do nas przychodzi jako taki dodatek w zależności co kto dostanie w pudełku, to jest albo lakier z Ingrid Cosmetics, z których jestem mega zadowolona, albo lakier Silker. Ostatnio dostałam lakier z Ingrid, chyba dlatego teraz dostałam inny. Wygląda on w ten sposób. Słuchajcie, no ma taki zielony kolor, który mnie osobiście nie przypada do gustu. Jego cena to 6,99, ma 9 ml. No szczerze, wolałabym dopłacić te 3 zł i mieć cudowny i wspaniały lakier z Ingrid. To by było na tyle. Pudełko jest opróżnione. Jeżeli chodzi o pełne podsumowanie tego, jaka jest wartość realna tych wszystkich produktów pełnowymiarowych, to tak sobie teraz tylko szybciutko zaokrąglając do pełnych kwot przejrzę ten widok. Więc jakby tak podliczyć to wszystko, to zaokrągliwszy, cena tych wszystkich produktów wyniosłaby około 200 zł, więc umówmy się, że jak subskrypcja Shineboxa kosztuje 49, a otrzymujemy produkty pełnowymiarowe, których wartość jest około 200 zł, no to jeżeli coś by się sprawdziło, to naprawdę mamy fajne kosmetyki i naprawdę mamy je w cenie taniej jak baszcz. Więc jeżeli któreś kosmetyki jakoś Was zainteresowały, to dajcie mi znać w komentarzach i napiszcie, którymi z tych kosmetyków byłybyście właśnie zainteresowane i na których zakup się po tym właśnie open boxie zdecydujecie. Dzisiaj już dziękuję Wam bardzo za uwagę. Koniecznie dajcie znać właśnie w komentarzach, jak Wam się ten filmik podobał. Zachęcam Was do klikania wtedy kciuka w górę. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chodzi o tutorial do tego bardzo delikatnego makijażu, który mam na twarzy, będzie to makijaż z serii Back to School, więc jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli są wśród Was młode osoby, które jeszcze chodzą do szkoły, a chciałyby wykonać taki delikatny, subtelny, szkolny makijaż, to zapraszam Was w sobotę do oglądania następnego odcinka. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Pa, trzymajcie się! Chillin' all the whole damn world.